No i witam was w kolejnym odcinku z Escape the Backrooms. Kontynuujemy naszą tutaj przygodę na Electrical Station. Mam tu już drzwi otwarte, super, zapisało nam to. No i co, kontynuujemy. Celem na ten odcinek jest przejść przede wszystkim ten poziom. Nie jestem wielkim fanem. No, serio, jak grałem wczoraj, jak to nagrywałem się wczoraj, to mi się tutaj to zrespił, ten generator. Nie mam na tym poziomie do odpalenia aż 9 generatorów, mamy tutaj jakby 3 etapy z nimi. No i te generatory mają niektóre jakby te zadania na nich bardzo podobne jak w Among Usie, więc no. Mamy pierwszy generator i tak. Mamy tutaj to po prostu naciskać i palić zielone, super. Teraz pewnie tu będzie klasycznie, tak jest. Aż tutaj dwa się trafiły. Pierwszy raz tak mam, więc dobra. Tu się naciskamy bardzo szybko. Okej. No i tutaj mamy już. Mamy styczność z pieskami, garami. Hop, hop, hop. Dobra, przeszliśmy. Teraz musimy się wrócić do miejsca de facto startowego i palić kolejne generatory, nie? Jeszcze 6. Więc już tu nam się drzwi otworzyły. Baton. A baton se wezmę akurat. No i dobra, tam latarki. Jakbyśmy z portu nie zginęli. Okej, tam kolejny generator. Super. Fajnie, że tak blisko. Okej, robione. No i co? Wchodzimy na ten korytarz, tam mamy do czynienia z psem. Tak można tak szybko go pokonać po prostu panem hopem. Biegnąc do tych drzwi. Okej, on uciekł. No i niestety te generatory mamy dalej. Bo one czasami lubią się właśnie tutaj coś w tym pokoju, gdzie się schowałem. I tutaj też nie ma. No naprawdę? Co trzeba zrobić, mieć takiego pecha, by wszystkie generatory się trafiły w pomieszczeniu z psem? No. Okej. Mamy ostatni generator. Wolę pójść na spokojnie. Okej. On się spłoszył, więc super. Mamy to gotowe. Dobra. Jeśli chcecie usłyszeć więcej o tym poziomie, to zapraszam na playlisty z podcastem, gdzie znajduje się cały ten znany poziom przede mnie. Powiedziałem wam. No dobra, idziemy do ostatniego etapu. Jest tutaj na końcu. Zobaczymy, jak się nam zrespiły te generatory. Nie wchodzić do kałuży, piesek. Często tutaj się właśnie respi. Okej. Dobra, on spitolił. Idziemy tu. Nie iść w lewo. A w prawo nie iść. O kurna, naprawdę. Tam jest piesek, ja tam nie idę. Okej, no i on akurat przy miejscu, gdzie może być kolejny generator się ustawił. Okej, jeszcze raz musimy. Okej, to mamy generator. Kolejny. O, i mamy tą zabawkę. Okej. Okej, akurat fajnie się trafiło. Mamy proste, mamy jeszcze dwa. Jest piesio.
Jest. Okej, zamknięte. Nie mamy niestety. Będzie tutaj, gdzie jest kolejny piesio. Tu nas biegnie, nie? Zadowolony już. Nie. Cip, 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 piesku, cip, cip, cip. No mamy super szczęście, naprawdę, w tej rozgrywce generatorów. Trafiamy je w najgorszych miejscach. No, uciekaj. Tu nie ma, no super. No tam gdzieś, tam uciekł daleko. No tu też nie mamy tego głupiego. Tyle nie wejść do kałuży, nie? Jezu, wszystko jest gdzieś indziej. A pierniczy, no. To jest unlucky, tam nie iść, tam nie wolno iść, bo tam jest ten piesek. Jedną kałużę elektryczną, która nas zabić. No oczywiście nie ma tutaj generatora. Bo jak żeby inaczej, nie wleźć do kałuży. Nas zabije i będziemy trupem. Dobra. A mi tutaj lubił się respić. No dobra. A i tutaj. I tu też nie ma. Jezu, jak ja go nie lubię. Naprawdę, ja go autentycznie nie lubię. Tego kundla. Ale dobra, musimy się wrócić tutaj. Cześć. Liczyć na to, że gdzieś tutaj będą te ostatnie generatory. Mamy kompletnie pecha mamy. Do nich. Tu jest. Okej. O, mamy Amogusa. Okej, jeszcze jeden jest potrzebny. Tutaj on lubi być. No tu se poszedł kundel. No nie ma. Tu jest. Dobra. Mamy znowu to, więc tutaj czerwone musi być. Okej. I voilà, mamy wszystko gotowe. Otworzyły nam się drzwi ostatnie. Chociaż one były to końcowe, ale też wszystko nam tutaj otwierają. Możemy się tak szybko wrócić, żeby nie musieć walczyć z pieskami, nie? W poprzedniej wersji był kiedyś taki glitch, można było przez tutaj, stając na tej ścianie, to jest drzwiach, się zamykać, można było noclipować i być nad mapą i wtedy bez problemu przejść poziom. Nie wiem, czy piesek nam za mną nie biega, tylko zamknę te drzwi. Dobra. Możemy iść do ofisa. No trochę to zajęło, 9 minut. Mówię, że to jest jeden z dłuższych poziomów. Też nie jest przyjemny. No i dobra. Możemy iść dalej. Nagram już na tej nowszej wersji z Powerem. No i dobra. Jak to wygląda? Ile mamy krzeseł? Mamy 4 krzesła. O Jezu, ta burza prawie czasami może tak przestraszyć. Myślałem, że to jest ogar. Wiem, że to nie ma ogarów. 3, 5. Czasami w lore mogą się trafić. Ile mamy automatów z wodą? Jeden automat z wodą. Fajnie. Teraz ile ksiąg? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Dziękuję. Może tutaj serio klimatyczna. Ja jestem, czy tutaj coś będzie nowego widać. Za tym oknem, nad nim nie widać. Kurde, szkoda. Za innymi można było. A nie, też widać coś. A jeszcze mnie to nie zabija, więc mogę podchodzić. Nie, jeszcze nie ma okien dodanych. Jest, patrzcie! Wirtualnie? Widać. Oknami. Coś tam było. Nie mamy. No, nie spadam z tym, wiadomo. Idziemy dalej. No i dobra. Restart. Kamera się obraca. Okej. Teraz szybko tutaj. Miałem być taki dźwięk, takie piknięcie, jak ta kamera nas zauważy. Na przykład. No dobra, na luzie przeszliśmy. A w sumie pójdziemy do idioty. Idziemy sobie posłuchać. You are an idiot. No i dobra. You are an idiot. Dobra. Nie pójdziemy z tym łomem. Bum, bum. Jest też glitch na duplikowanie, ale on jest tylko na multiplayerze. Ten musi być ktoś z tobą, nie? Ten na przykład pauzuje się grę, musimy ją mieć na trybie okna. Dajemy tab, pauzujemy dzięki temu tą grę i możemy wtedy duplikować przedmioty. Na przykład mieć tak ekwipunek żelka z ćmy, który jest dobrą rzeczą, autentycznie. Albo możemy tak zatrzymać party goersów, co też jest przydatne. No ale dobra, ja tutaj to biorę, wyciągam, bierzemy backspraya. Na pewno zrobimy ten etap jeszcze w tym odcinku, to jest pewne, na spisem go zrobimy. Nie wiem, czy na pewno się zrobimy, myślę, że następny, którym jest ten z drzwiami. Ale wiem, że tu można jakoś się dostać do innego pomieszczenia, które jest zrobione, ale jest niedostępne. Jakoś da się chyba przeniknąć przez ścianę. Okej, jeszcze jeden żelek nam jest potrzebny z ćmy. Dobrze, że tutaj banek obciała. To w następnym odcinku na pewno przejdziemy baseny i poziom fan. To jest taki mój cel. I myślę też, że boiler rooma przejdziemy. Wtedy też. No ale dobra, jak na razie tutaj nie ma. Kluczyka, żelka do zebrania. Też. To jest ogólnie spokojny poziom, na którym spada ci sanity, nie? Ten etap. Mu piątego. Okej, czyli zespił nam się tam daleko. Niestety. Dobra, czasami jeszcze mogą się zrespić w kiblu. O, patrzcie, wykrakałem. O. Agowałeś nam ćmy. Mamy dwa razy żelka. Więc tak, spray, kosza. Idziemy do automatu.
który pożera. Z tego już nagrałem odcinek poradnikowy. Był już nagrany, ale on dopiero będzie później, tam pewnie widzicie premierę. Tym. Okej. Nie! Ktoś wpierdoliłem żelka. Bo nie ten przycisk. No dobra. Żrej żelka. A dobra. Nie wiem po co mi to, ale... Nie potrzebuję tu przynów na tym poziomie. W ogóle nie potrzebuję na easy przedmiotów, nie wiem, bo i tak nie spada nam psycha, więc woda nam nie jest potrzebna. Dobra. No i co? Jaka na nas winda? Pomlewnik. Jezu, nie wiem. Dobra. My oczywiście te półeczki możemy zdobywać to. Ale ja cóż, ja idę od razu na hardcora z tym pierwszym wyjazdem, co ma 0 na końcu. Czyli 0,5 było 9 czy 8 liczę, że on będzie. No nie ma. Następny jest 1, 7, 5, 6, 4. No i naprawdę ten się trafił, nie? 8, 9, 4, 7, 2. No i dobra. Puszczamy ten poziom jak najszybciej. No i co, jesteśmy w boiler roomie. I cóż. Wiecie co, przejdziemy jeszcze boiler rooma na tym odcinku. Bo czemu nie? Bo jest, bo ja go mam już obcykanego dosyć dobrze. Chyba, że się zgubię w tym jednym miejscu. Nie, tam jest... Leże ciem. Tam nie wchodzić. Czerwone drzwi, na których nie ma exitu, no to tam jest... Po prostu miejsce, gdzie czeka na nas gniazdo tych robali. Dobra. Idziemy dalej po prostu. Tutaj. Dzisiaj w sumie lubiłem często gubić na tym etapie. Jeszcze tu nic nie widać, to jest ten z mniej gorzej oświetlonych terenów, nie? A tu lubią być... W jednym miejscu jest ćma i nie pamiętam gdzie. Nie, za ciepło się robi. Kurde, znowu zapomniałem, nie? Zapomniałem oczywiście, jak to ja. Jak tam trzeba iść? No, ale już powinno być dobrze. Jest cały czas jeszcze ten Barson, nie? Zapomina. Jest znowu ćma.
Do widzenia, ćmo. No i teraz tutaj idziemy. Może mi się uda przejść cały ten bez zgonu w grę. Było fajnie, bo tego jeszcze nie zrobiłem. Tak, jest to easy, ale no, mniejsza z tym. Wtedy jest siebie tak dumny. Przejść backroomsy bez śmierci. No ale dobra. Mamy tą ćmę znowu. Śmierć ma. Nie lubię cię. Prawda, niestety. No ale co, zbliżamy się do końca, bo to już jest końcóweczka tego poziomu. Tutaj stoliczek checkpointem, jakbyśmy zginęli. No ale dobra. Dźwięk tych maszyn jest autentycznie creepy. Może nie, no nie jest to aż tak creepy jak na przykład Lights Out czy inne poziomy. Jak miałem tak patrząc pod creepy, no to chyba, nie wiem, no bym powiedział nawet czasami niektóry, ten jeden etap poziomu drugiego. Tak musimy łazić po ciemnościach w tym parkingu i szukać drzwi z windą, to jest creepy. Albo też poziom, no Lights Out też w sumie są trochę creepy. Animated King, jego sala nowa jest troszeczkę też creepy, jak się wyłączy światło. No ale dobra. Przejdźmy Boiler Rooma. Ja w tym miejscu podziękuję za uwagę i po prostu widzimy się w następnym odcinku z Backroomsów, gdzie będziemy kontynuować naszą ucieczkę od poziomu fan, którego uwielbiam. Do zobaczenia, na razie.